W małej galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego oglądać można bardzo interesującą wystawę. Znajdują się na niej fotografie Danuty Dębińskiej, które powstały podczas festiwalu muzycznego Castel Party w Bolkowie. Jest to jej pierwsza indywidualna wystawa. Do tej akurat dojrzewać długo nie musiałam, ponieważ to jakby po drodze z moimi zainteresowaniami idzie, muzycznymi. Więc fotki robiłam przez wiele, wiele lat, się zbierało, także teraz po prostu wystarczyło tylko wybrać coś, co będzie pokazywało całą gamę tego klimatu gotyckiego. Chciałam to bardziej pokazać innym, bo wiem, że na przykład przynajmniej w naszym mieście nie jest to znane. Nie jest to znane, jest gdzieś tam tylko ze słyszenia. Chciałam, żeby ludzie poznali bliżej coś takiego. Chciałam, żeby zobaczyli, że jest tam w tym też jakiś artyzm, jest tam coś więcej niż tylko muzyka. Są tam jakieś pasje, jakieś zainteresowania. Tutaj akurat strój, muzykę słychać. Oprócz tego ludzie mają dużo do powiedzenia, są to ludzie, którzy naprawdę mają dużo do powiedzenia. Na wystawie znajdują się w większości portrety uczestników festiwalu muzycznego Castel Party. Wystawa nosi tytuł Na granicy mroku. Mroczne klimaty zawsze kojarzą się z nocą, z nietoperzami, z cmentarzami, tak, ze śmiercią. Na granicy w pewnym sensie dlatego, że no nie jestem tu w stanie pokazać całej tej głębi, tak? Mogę wam tylko pokazać pewien zarys, jakiś wstęp do tego, jeżeli kogoś zainteresuje, być może poszuka, poczyta, posłucha czegoś więcej na ten temat. Danuta Dębińska przygodę z fotografią rozpoczęła w 1997 roku, kiedy to zapisała się do pracowni fotograficznej w Młodzieżowym Domu Kultury. Zdjęcia robię odkąd zaczęłam jeździć na festiwal Castel Party i głównie stąd są wszystkie zdjęcia, więc jest to już ponad 10 lat. Czarno-białe były robione analogowo wszystkie, na negatywach, z tym, że do wystawy negatywy już były skanowane i odbitki były robione cyfrowo, a wszystkie kolorowe prace powstały w tym roku, po zakupieniu akurat lustrzanki cyfrowej, no i cyfrowo wszystko, od początku do końca. Ponieważ mamy zbiór dużej ilości portretów, więc siła przekazu jest automatycznie bardzo duża. Co prawda jest to specyficzny portret, bo związany jest z kulturą gotycką, dawno zapomnianą, średniowieczną, gdzieś tam kontynuowaną gdzieś w centralnej Europie, chociaż my też już do niej należymy, najbardziej chyba w Niemczech. Ta kultura funkcjonuje. Danka Dębińska zafascynowała się muzyką, a zrobiła zdjęcia. Także fascynacja muzyki spowodowała kontakt z ludźmi, a ponieważ pasją jej również, z tego co miałam, to jest fotografia, bo uczyła się jej w naszej pracowni Młodzieżowym Domu Kultury i wiem, że chyba dobrze się nauczyła, zresztą to widzimy dookoła. Stąd właśnie wyjazdy na te festiwale zaowocowały no, całą masą zdjęć. Jak widać, nie ma tu reportażu.
z tego, z festiwalu w Bolkowie, tylko jest szereg fotografii portretowych. Na początku były to zdjęcia czarno-białe, robione aparatem analogowym. Końcówka ostatnich chyba zdjęć barwnych, to już są zdjęcia robione aparatem cyfrowym. Duża ilość zdjęć jest zupełnie robionych znienacka, czyli w sposób reporterski. Kilka chyba postaci jest takich, które pozowały jej do zdjęć. Miała łatwość, tak mnie się wydaje, zresztą tak samo też mówiła, łatwość kontaktu z modelem, ponieważ sama fascynacja kulturą gotycką, ubiór, jeżeli ktoś jest tak samo ubrany jak wszyscy, no więc nie zwraca uwagi, co ma w rękach. Ona w tym czasie miała aparat, no i na tym to polega. Wystawę fotografii Danuty Dębińskiej oglądać można w Małej Galerii do 31 stycznia.